tym bardziej w tym okresie ludzie potrzebują Eucharystia, namaszczenie. I tutaj posługa także ta samarytańska, która jest tutaj bardzo potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszym okresie. I tutaj kapłani nie tylko trwają w modlitwie na kościele, ale razem z siostrami udają się do osób najbardziej potrzebujących, także w swoich parafiach, a w sposób szczególny w tych miejscowościach, gdzie przyjeżdżają do nas uchodźcy, uciekając przed traumem tej wojny, są bardzo zaangażowani i spieszą z pomocą razem ze swoimi wiernymi. Te tragedie odczujemy wszędzie, i na wschodzie Ukrainy, i na zachodzie, bo pamiętamy, że dopiero 2 dni temu w odległości 60 km od Lwowa została zburzona jednostka wojskowa, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi zranionych, zginęły także dzieci. I my tutaj we Lwowie także odczuwamy te skutki, nie tylko poprzez wśród uchodźców, ale także wśród tych ludzi, którzy utracili najbliższe osoby. Posłał, że był tutaj u nas w osobie księdza kardynała Konrada Jaworskiego, Krajewskiego, który dotykał tej ziemi, który patrzył na to cierpienie, który patrzył na nadzieję naszego Kościoła, który w codziennej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii trwa i prosi Pana Boga o miłosierdzie. I jesteśmy mu wdzięczni, że odwiedził nasze ośrodki, w których przyjmujemy uchodźców, że podziękował wszystkim za to zaangażowanie, za ten wielki wysiłek, a tym udającym się w nieznane błogosławił i dodawał otuchy i nadziei. Myślę, że wszyscy pamiętamy skutki II wojny światowej, potem przyszedł komunizm, prześladowanie Kościoła, ale myślę, że w tej obecnej sytuacji na razie nie myślimy o tych jakichś skutkach, tylko każdy kapłan, każda siostra i nasi wierni są naprawdę pochłonięci nie tylko na modlitwą, ale przede wszystkim właśnie tą posługą, zaangażowaniem w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom, dlatego że nasz Kościół nie jest tak bardzo liczny, nasze parafie nie są tak liczne i tutaj można powiedzieć, potrzebujemy bardzo wiele rąk do pracy i tutaj można powiedzieć, wszyscy są zaangażowani, aby jak najcieplej i jak najlepiej zająć się uchodźcami i ich tutaj przyjąć pod swój dach. Bo wiemy, że w Mariupolu już od 5-6 dni ludzie nie mają wody, nie mają pożywienia. To jest nieludzkie traktowanie człowieka i tam ludzie będą umierać już z wycieńczenia, z głodu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo piękny i ważny gest, dlatego że ciągle nas historia zbawienia uczy, abyśmy przyjmowali gościa w dom, bo gość w dom, Bóg w dom. I to jest nasza piękna polska tradycja i piękne przysłowie. I tutaj myślę, że każdy z nas może kiedyś w historii, w swoim życiu znaleźć się z podobną sytuacją. Dlatego musimy otworzyć swoje serca na potrzeby drugiego człowieka, którzy faktycznie pozostali bez niczego. I bardzo serdecznie dziękujemy naszym rodakom za to piękne świadectwo, które tutaj na Ukrainie jest dostrzegane, które my także widzimy, jak oni właśnie przyjmują, angażują się w przyjęcie tych uchodźców, a jednocześnie za tę wielką pomoc i solidarność tutaj z Ukrainą, a także z naszym Kościołem. W tej właśnie chwili słyszymy znowu ponownie ostrzegające syreny, alarm powietrzny. Czy to się nagrywa wam? To będzie bardzo ładny ten. Będziecie słyszeli w jakich realiach i właśnie jakich okolicznościach my przeżywamy i każdy dzień i nasi wierni tutaj, czy mieszkańcy Ukrainy, nie tylko Lwowa. Bóg
zapłać jeszcze raz za pamięć i pozdrawiam wszystkich księdza arcybiskupa Tadeusza, wszystkich kapłanów duchowieństwa, bo wielu także kapłanów Czech pracuje w naszej archidiecezji lwowskiej od Was i polecam się dalszej pamięci. Szczęść Boże!